Państwu. Jestem ogromnie zadowolony i zaszczycony Państwa obecnością. Bardzo za to dziękuję, bo świadczy to o tym, że powiat Łaski jest dostrzegany i liczy się w strukturze naszego województwa. Jeszcze raz bardzo za to dziękuję. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa na naszym tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Rok 2013 przeszedł już do historii, ale dla samorządu powiatu łaskiego był to okres pełen zmagań, wyzwań i pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Zaangażowaniem i determinacją zrealizowaliśmy wiele zadań, których osiągnięcie postawiliśmy sobie za cel 12 miesięcy temu. Ich realizacja była niezmiernie ważna dla powiatu oraz jego mieszkańców, a nasze starania przełożyły się na wysokie miejsca w rankingach tworzonych przez portale i magazyny samorządowe. I tak w rankingu Pisma Samorządowego Wspólnota sklasyfikowani zostaliśmy jako najmniej zadłużony powiat w województwie łódzkim, a w skali całego kraju na miejscu 15. Przypomnę, że nasze zadłużenie jest poniżej 4%. Równie dobrze wypadliśmy w opublikowanym przez ten sam miesięcznik rankingu wykorzystania środków unijnych, gdzie zajęliśmy 5. miejsce w województwie łódzkim i 30. w kraju. Rankingi te tworzone są w oparciu o sprawozdania finansowe składane przez powiaty. Realizacja wielu zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne, które w samym 2013 roku stanowiły łącznie ponad 5 milionów złotych. Z funduszy Unii Europejskiej pozyskaliśmy środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, a nasze szkoły zrealizowały szereg unijnych projektów edukacyjnych. Ponadto pod koniec roku rozstrzygnęliśmy przetarg na zakup 19-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, którego zakup znacząco dofinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze zewnętrzne były również potrzebne przy realizacji strategicznych inwestycji drogowych. W ramach programu FOGR wybudowaliśmy kilometr nowej asfaltowej drogi w miejscowości Anielin w gminie Łask. Dzięki środkom z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi wykonaliśmy remont i nową nakładkę asfaltową drogi Grabia-Sędziejowice na odcinku 700 metrów. W trakcie realizacji jest również przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Buczek, gdzie obok nowego asfaltu powstanie chodnik i kolektor wód deszczowych, a 50% poniesionych wydatków współfinansuje gmina Buczek. Strategiczną, przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańców Łasku, inwestycją była rozpoczęcie dawno oczekiwanej przebudowy i remontu ulicy Batorego. Odcinek 705 metrów zyskał nowy asfalt, obrzeża, wjazdy na posesję, miejsca parkingowe i kolektor wód deszczowych. W bieżącym roku zamierzamy kontynuować remont tego. Ponadto w minionym roku powiat Łaski wykonał jeszcze nowe asfalty na drogach powiatowych, takich jak Przyrownica-Kwiatkowice na długości 700 metrów, Wronowice-Kolumna na długości 500 metrów oraz remont chodników przy ulicy Wileńskiej w Łasku-Kolumnie i wspólnie z gminą Widawa chodnik miejscowości Zawady. Warto również nadmienić, że cały czas postępują bardzo ważne prace związane z wyznaczeniem miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na granicy powiatów Zduńsko-Wolskiego i Łaskiego, które w dalszej perspektywie mogą otworzyć przed naszym regionem nowe, bardzo szerokie możliwości rozwojowe. A dotychczasowa dobra współpraca naszych powiatów, na przykładzie drogi północ-południe, potwierdza tylko te horyzonty. Ale samorząd powiatowy to nie tylko drogi i przeciwdziałanie bezrobociu. To również między innymi ochrona zdrowia. Przy współpracy ze Szpitalem imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi i Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Program Wykrywania Raka Piersi w Łodzi zorganizowaliśmy dwie duże akcje profilaktyczne adresowane do mieszkańców naszego powiatu. W sumie w ramach Łaskich Dni Onkologicznych i Białej Soboty wykonano blisko 600 badań, z których skorzystało ponad 250 mieszkańców powiatu łaskiego. Z tego miejsca bardzo dziękuję dyrektorowi Szpitala imienia Mikołaja Kopernika, panu Wojciechowi Schreiberowi oraz pani kierownik Monice Białas, którzy pomagali nam przy organizacji tych akcji. Zauważyłem, że w trakcie mojego wystąpienia oboje państwo do nas dotarli, stąd też jeszcze raz pozdrawiam. Jeszcze więcej, bo przeszło 350 osób wybrało profilaktykę bardziej aktywną i wzięło udział w 8. już wojewódzkim biegu pamięci Jana Pawła II pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łasku
wraz z parafią Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Michała Archanioła, a także gminami z terenu powiatu łaskiego oraz organizacjami pozarządowymi. Kolejnym bardzo trudnym wydarzeniem organizowanym cyklicznie przez powiat łaski była już 11. konferencja dyrektorów, kierowników i naczelników wydziałów komunikacji z udziałem dyrektora Departamentu Transportu Drogowego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Nie sposób dziś wymienić wszystkie nasze działania, ale nie można pominąć bardzo ważnego, a wręcz historycznego wydarzenia, przed którym w roku bieżącym stanęły władze powiatu łaskiego. Mam tu na myśli ostatni etap restrukturyzacji długu generowanego latami przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku. I co najważniejsze, to zadanie również zrealizowaliśmy doskonale. Tym bardziej, że nasz pomysł i sposób na uzdrowienie szpitala był nowatorski w skali całego kraju. Restrukturyzacja szpitalnego długu jest efektem ponad dwuletniej pracy zapoczątkowanej 7 lipca 2011 roku, kiedy to Rada Powiatu Łaskiego podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą kierunków i zmian funkcjonowania SPZOZ-u w Łasku. W ramach restrukturyzacji szpital w Łasku został wydzierżawiony 1 lipca 2012 roku w spółce Centrum Dializa z Sosnowca, a powiat Łaski przejął ciążące na nim zobowiązania. Nie było łatwo. Długi obejmowały 192 wierzycieli, z którymi zawarliśmy 82 ugody, w których często wynegocjowaliśmy umorzenie wysokości długu i odsetek. Prowadziliśmy rozliczenia z 7 komornikami z całego kraju. W wyniku naszych rozmów uzyskaliśmy w całości umorzenia blisko 3 milionów złotych. Ogromne uznania kieruję tutaj i podziękowania dla skarbnika powiatu łaskiego pani Doroty Cieślak. Spłata długów została pokryta z pożyczki uzyskanej z budżetu państwa, która 14 listopada w wysokości blisko 19 milionów złotych wpłynęła na konto powiatu łaskiego. Szanowni Państwo, 20 grudnia 2013 roku zakończyliśmy spłatę przejętych przez powiat długów, a dziś z całą stanowczością i odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że proces oddłużania łaskiego szpitala został zakończony. Długi spłacone, a bezpieczeństwo finansowe powiatu łaskiego zagwarantowane.